Powoli drzewa się złocą, a to niechybny znak, że nadeszła jesień. Dzisiaj jest 19 października 2024 roku i przyjechałem do klubu jeździeckiego Deresz w Nowym Dworze koło Koronowa. Odbędzie się tutaj coroczna, wieloletnia już impreza, jaką jest Hubertus. W tym roku sezon hubertusowy inauguruje w klubie jeździeckim Deresz Młodzież. Wyczekując rozpoczęcia się imprezy, każdy czymś się zajmuje. Konie wcześniej przygotowane są teraz karmione, więc czas na obowiązkową odprawę. Prezes mówi o bezpiecznym, rozsądnym zachowaniu, wyznacza mastra głównego biegu, przedstawia prowadzącego asystę. Rozpoczęcie jest tuż. Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że ten dzień świętego Huberta, patrona jeźdźców i myśliwych, mówię w takiej kolejności, chociaż nie do końca to jest zgodne z prawdą, bo to myśliwi zapoczątkowali ten zwyczaj, możemy dzisiaj obchodzić wspólnie. Po przywitaniu gości przez Michała Adamkiewicza, prezesa klubu jeździeckiego Deresz, przypomina on krótko rys historyczny klubu i przechodzimy do prezentacji uczestników gonitwy oraz asysty. Zacznijmy może od prowadzącego bieg dzisiejszy, instruktora pana Krzysztofa Lubielskiego, który jeździ na koniku pilotka. Obok stoi osoba, która poprowadzi tak samo drugą grupę, to jest też nasz instruktor, koleżanka Popatos od nas, pani Marysia, na koniku prezes. Na młodym koniku, który się nazywa Rubin, jedzie Róża. To jest baletka i jedzie na niej Nadia. Rara jedzie na Pimie, Agata jedzie na Kamie, Rena jedzie na Pisance, Natalia jedzie na Tartesie, Vanessa jedzie na Gai,
Marysia Jeziora Nuliku, Julka Jeziora Karbonice, na Korusie jedzie Laura, Wiktoria jedzie na Kilimandżaro, Sabina jedzie na Greco, Ala jedzie na Costa Rica, Martynka jedzie na Gai. Juna, przepraszam. Mamy tutaj Lerto. Maję na Hanasiu. Na Sierpniczyku jedzie Amelia. Na Pokerze jedzie Lena. Torowka jedzie na Bartku. I Zośka jedzie na Tekili. Życzę przyjemności, powodzenia i złapania wszystkich. Każdy ma szansę złapać. Po odśpiewaniu hymnu myśliwych pod tytułem Pojedziemy na łów, prezes klubu zarządza wymarsz.
Widzę oklaski, proszę oklaski. Teraz marker musi dać sygnał do pogody. Najpierw Link zapoznaje się z terenem, a master da sygnał do pogody. Nic się nie stało. Gonimy. Uciekaj. Pozdrawiam, goni. Tak, to doping. Zarówno doping dla Lisa, i dla pozostałych goniących. Koni, naprawdę niesamowita rzecz. Szanse są bardzo wyrównane. Chyba gdzieś tam Lisa przyblokują i wtedy no będzie trzeba technicznie to chyba rozegrać. Samochody są troszeczkę zagrożone. Jest! Halali! Proszę o okrzyk! Halali! No tych lisich kit, słuchajcie, lisica miała wiele, także no ale wystarczyło jedną pochwycić i to się udało, z tego co widzę. Julce na harmonijce, brawa! No i słuchajcie, nagrodźmy też naszą lisicę. Lisicą była w tym roku Zosia na Bursztynie, jeżeli dobrze zrozumiałem. Brawa dla Zosi. Proszę formować już szyk do zakończenia, do dekoracji. Przystępujemy do dekoracji wszystkich uczestników. Oczywiście w pierwszej kolejności zwyciężczyni.
Lis został pojmany. Wszystko, mam nadzieję, skończy się bezpiecznie, bo jeszcze jesteśmy przed rundą honorową. Tam czasami też pewne rzeczy się dzieją, także bardzo zapraszamy. Ja chciałbym wszystkim jeszcze raz bardzo podziękować. Zapraszamy na bieg dorosłych. Edycja dla dorosłych odbędzie się za tydzień w sobotę. Będziemy liczyli na podobną pogodę. Zostajemy przy takiej nadziei. A teraz proszę bardzo jeszcze wszystkich nagrodźmy oklaskami. No to już nie będę o tym, no wspomnę jeszcze, oczywiście biesiada czeka na wszystkich w dworku, w naszej stadninie. Mam nadzieję, że no teraz po takich spacerach i takich wyczynach, takich emocjach, to ta biesiada będzie naprawdę bardzo smakowała. Bardzo proszę o zaintonowanie muzyki do rundy honorowej i jeźdźców pod prowadzeniem Julii na harmonijce o rundę honorową. Słuchajcie, impreza bardzo widowiskowa, na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Widziałem, że myślicie o tym, co robicie. Wzięliście sobie do serca to, o co prosiliśmy i naprawdę dzięki temu było miło patrzeć. Takie są wrażenia wszystkich, takie są odczucia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zostawiam tutaj już was z waszymi instruktorami.